Dzień dobry, vlogmas dzień 6. Zbieramy się do przedszkola. Ja dzisiaj wstałam trochę wcześniej, po prostu się wcześniej obudziłam. 5:30. I zaczęłam, miałam te pół godziny więcej, a i tak nie obejrzałam całego, bo zaczęłam dzień od vloga, nie vlogmasa, bardzo żałuję, ale od vloga Zoeli. Zoela to jest jedna z pierwszych youtuberek i jedna z moich najukochańszych youtuberek. I tak się fajnie poczułam przy tym vlogmasie, tak mi się miło zrobiło, to nie był vlogmas, tylko vlog. Zoela jest na końcówce ciąży, więc w tym roku nie nagrywają vlogmasów. Oczywiście żałuję, no bo takie przyjemne. Teraz ja się poczułam otulona tą kołderką przyjaźni, którą mam nadzieję otulam niektórych z Was. Dobra, ale już trzeba do rzeczywistości. Ciężko się potem wychodzi z takiego vloga do rzeczywistości, ale trzeba. Jadę zawieźć Hanię, a w powrotnej zakupy. Wczoraj byłam idealną bizneswoman, to dzisiaj będę idealną panią domu. Sprzątanie, ale nie jeszcze, to nie to weekendowe, tylko takie odkładanie rzeczy na miejsce dzisiaj. Gotowanie, zakupy i to jest dzisiaj do zrobienia. I odebranie partnera. Także na dziś plan idealny. Działamy. Miłego dnia. U mnie, słuchajcie, w aucie świąteczne piosenki na maksa. W ogóle to już ty kiedyś mówiłam, że ja nie lubię słuchać aż tak głośno muzyki w domu, ale w aucie to mi jest czasami za mało tego pokrętełka. No tak już mam. Hania odstawiona, zimno, znowu zimno. Jadę, robię te zakupy po drodze, to jest mój ulubiony patent na robienie zakupów, bo wtedy jest najmniej ludzi, ja rozumiem, że większość jest w pracy. To jest wszystko dla mnie jasne. No tak, większość ludzi po pracy idzie właśnie na zakupy, a ja mam ten komfort, że idę teraz i jest puściutko i robi się te zakupy bardzo przyjemnie, bo jak jest ten tłum, to ja nie cierpię tego tłumu. Dlatego idę do lokalnej Biedronki i szybciutko się tam ogarniam. Czasami do Lidla, ale dzisiaj Biedra. Nie mam wcale tak dużo czasu, bo Hania bardzo chce odebrać tatę, co jest zrozumiałe, więc myślę, żeby zrobić mi niespodziankę, najpierw pojechać po nią, a potem po niego. A ląduję o 14:10, więc jest to jakieś porywające ramy czasowe, nie mogę sobie siedzieć i pachnieć. Muszę działać jak całe swoje życie. To jedziemy, pociąg pojechał, to jadę. Pokażę wam, jak tu bardzo nie ma ludzi. Tam są jakaś dwójka, a tak to nikogo nie ma. Cudownie. Tak można robić zakupy. Nikt na ciebie nie wchodzi, możesz się skupić. To jest komfort. To jest komfort pracy na swoim. To są na pewno ogromne plusy. Robisz zakupy wtedy, kiedy nie ma ludzi. Dziękuję. Mam wrażenie, że jest zimniej niż wczoraj. Zakupy zrobione, także zaraz będzie food hall. Jadę do domu, po drodze jadę zawieźć sąsiadce o to, co mnie prosiła, żebym jej kupiła. I paczkomat, bo zamówiłam taki drobiażdżek malutki dla partnera na jutrzejsze Mikołajki. W zasadzie to dzisiaj są Mikołajki. Dajcie znać, czy byliście grzeczni, czy Mikołaj coś wam przywiózł. Mam nadzieję, że tak. Tyle. A o naszych Mikołajkach będzie jutro, bo jutro są dla nas Mikołajki. Jesteśmy jeden dzień do tyłu. Jadę, bo zimno! Mózg mi nie pracuje. Druga kawusia gotowa. Muszą mi ręce odtajać. Mózg mi skostniały. Najpierw kalendarze. Insta story film, Facebook film. Te najważniejsze takie rzeczy. I potem sprzątanie. Takie szybkie ogarnianie, odkładanie na miejsce i potem co jeszcze? A, food hall będzie właśnie i obiad będę robić.
Było tutaj dzisiaj, słuchajcie, 200 tysięcy, ale niestety pod suplami. Tutaj było serum w Lumen, bardzo się cieszę, bardzo chętnie sprawdzę, a w Burżuła był błyszczyk. Hania rano otwiera sobie ten kalendarz z Barbie, bo to jest dla niej najważniejszy kalendarz. Wstaje i krzyczy, bo Barbie to nie, to jeszcze z wczoraj tutaj leży. A później sobie jak przychodzi, to otwiera resztę, ale już tego nie nagrywamy, bo rano się zawsze szybko zbieramy, za szybko. Co mamy w... Co to jest, Sinseju? Dzisiaj mamy jakieś chyba kolczyki. Nie, te kolczyki nie są stąd. Nie są one stąd. One są skądś indziej, bo tu jest takie podłużne, widzicie? Więc tym podłużnym zapewne była bransoletka, to jest? Tak myślę. Zakręcona bransoletka. No i jeszcze kalendarz Twinkle Condle, aż kot wystraszył. Twinkle Condle, jakoś dziwnie to powiedziałam. Kot się wystraszył. I w piąteczce mamy... Czy są moje urodziny? Czy to Karolina ma dzisiaj urodziny? Wszystkiego najlepszego, Karolina. Tak mi się wydaje. Całkiem spora ta świeca. A jest tu gingerbread. To jest nowy zapach, ja go nie znam. Czyli pierniczkowa świeca od Twinkle Candle. Taka całkiem duża. W kontrze do tego małego wosku. Yes, I am on my way. Okej, kuchnia posprzątana, można rozkładać zakupy. Założę się, że nie tylko ja tak mam, że nie cierpię rozkładać zakupów takich większych w brudnej kuchni. Bo od razu sobie sprawdzam szafki, patrzę jaki jest stan i tak dalej. Natomiast, no nic natomiast działam, bo jeszcze muszę wstawić obiad. Także będzie dzisiaj food hall. Mleko było za dwa coś tam, nie? Tu właśnie wzięłam mleko, jajka, bo tam się chyba kończą. Mąka, bo będziemy robić te ciasteczka maślane. Hania jeszcze mi babcia przypomniała, że musimy dzisiaj zrobić. Także zrobimy, wolę maślane niż pierniczki. W sensie lubię pierniczki, ale jak mam robić swoje, jeść, to masło zamknięte w postaci ciastka nie ma nic lepszego i ciastko maślane i pierniczek nie przebije ciastka maślanego, kropka. Wolę zrobić maślane, wszyscy wolimy maślane, także takie właśnie będziemy robić. A jak jesteśmy przy pierniczkach, to kupiłam te słodkie instagramowe, które pięknie siedzą albo na kubku, albo na jakiejś kawce, albo coś w tym stylu. One są przeurocze. Właśnie, dobre są też, ale super wyglądają na jakieś zdjęcia czy coś w tym stylu. Dobra, tak jest. Bardzo mi się spodobał też ten papier, muszę go zaraz schować, ale jest przeuroczy. Słuchajcie, postacie Disneya w takiej świątecznej odsłonie. No jaki piękny dzwoneczek w szaliku, nie wiem gdzie ten, o tu. Tu jest Lady, Stitch. Też właśnie z jakimś takim, myślę, że Hani się z Olaf, myślę, że Hani się spodoba jaka mini, tak samo jak mi, albo nawet bardziej, także jeszcze dzisiaj wieczorem czekam. No, kropka. Wiem, że wiele z Was ogląda z dzieciakami. Bardzo mi się spodobał ten papier.
Z nabiału, co ja mam? A, puszyste serki, jogurty, czosnica jakaś była na przecenie. Co jeszcze? A, Hani, wziąłam te tuki z psim patrolem. Są też te bondi, one też będą jakieś promocje, ja sama je lubię. Ale one są bardzo podobne do Monte, powiem wam szczerze. Ja to sobie nabiał uporządkuję. Serek wiejski. Co tu jeszcze mam? Już chyba nie. Wysypałam wszystko i lecimy z tym. Leo. Mam też pieczywo, ale my nie jemy właśnie jakoś bardzo dużo pieczywa, więc mam cztery bułeczki. Wzięłam Monster Mancho od tak do pochrupania. Do tego w któryś obiad planuję, nie w któryś, dzisiaj zaraz wam powiem co robię, a planuję zrobić takie podudzia w piekarniku z ziemniaczkami, z jakimiś możemy innymi warzywami. Dzisiaj jest wtorek, to wtorek, środa obiad mamy, to pewnie w czwartek wyjdą nam takie podudzia. Zaczynam gotować znowu, wracam do formy. Nie jakieś super, ale o, wziąłam sobie też taki pomysł na, nie wiem czy wykorzystam ten woreczek, bo chyba chciałabym tak wszystko ułożyć na blaszce i po prostu upiec, ale zobaczymy. Wziąłam stosunkowo sporo owoców, oczywiście cytrusów, bo to teraz jest na nie sezon. Także mamy i pomarańcze, i było, słuchajcie, klementynki z liśćmi. One są bardzo dobre, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz sobie spróbuję jedno, ale jeszcze nie teraz, bo jeszcze nie jadłam śniadania. I było weź jedna, a druga gratis. Także wydaje mi się, że spoko, one 5,99 kosztowały. No ale właśnie to za 2,50 wychodziło. Nie, wydaje mi się, że spoko, 750 gramów to jest. Wzięłam też takie, one też są fajne, bo to są takie grejpfruty, ale sweetie. One nie wykręcają tak buzi, tylko właśnie są słodsze. Także też taki grejpfrut, już jestem głodna, zaraz będę jadła śniadanie i też stawiała obiad. Czekajcie, muszę się pomieścić. Z owoców wzięłam jeszcze banany, bo Hania wczoraj płakała, mamo, banana! A ja mówię, nawet banana, dziecko. Nie mam, zobacz. Się właśnie zastanawiam, gdzie jest mój najważniejszy składnik na dzisiejszy obiad. I jeszcze jedna siatka jest. Całe szczęście, bo się wystraszyłam. Ale później oglądałam paragon i pamiętałam, że to kupiłam. To jeszcze mam nabiał w takim razie. Dwa skyry, dwa mascarpone wzięłam, bo też było, jak weźmiesz dwa, to dużo taniej. A mascarpone, jak już widzieliście, używamy do wielu rzeczy. Wzięłam też twaróg delikatny. Dwa pomidorki malinowe, garstkę takich pomidorków koktajlowych, z warzyw mam awokado, marchewki, wzięłam dwie, bo nic z marchewką nie planuję, no ale dzisiaj tego renifera trzeba nakarmić. Jeszcze spotkałam znajomą w sklepie i mówię, że właśnie będziemy robić tam ciasteczka, bo coś wybieram, a on mówi, no tak, ciasteczka i jeszcze marchewki dla renifera. Ja mówię, masz rację, muszę się wrócić po marchewkę dla renifera. O, wziąłam też taki słoiczek ogórków, bo wczoraj chyba zjadłyśmy do końca. Pieczarki albo będą do dzisiejszego obiadu, albo zrobimy sobie jakieś tosty z pieczarkami, bo to jest taki fajny pieczarkowy sezon. Oliwki przepyszne. Dobra, i uprzątnę i pokażę wam, co jeszcze mi zostało. Dobra, już sobie przerzucę tutaj rzeczy na obiad. Idąc za tym kapuścianym vibe'em, za tym kapuścianym ciosem, postanowiłam zrobić dzisiaj łazanki, także będzie kapuścianie, a ta kapusta jest taka mocno świąteczna, musicie przyznać. Także mam kapustę, makaron, bo Biedronce nie ma takiego typowo łazankowego, więc lubimy właśnie z takimi świderkami, kiełbasę, boczek, cebulę. Zastanowię się jeszcze właśnie, czy pieczarki. No i zaraz lecimy z tym obiadem, ale stawię sobie już, żeby mi się gotowała, bo nie zdążę. Kapusta. Co jeszcze? Ogórka mam, śledzie mam, bo to sezon, taką większą paczkę po kaszubsku. Wziąłam też te takie paluszki głodniaki. Idąc za barszczowym ciosem, wziąłam też ten barszcz. Zobaczymy. Najwyżej pomieszam z tamtym koncentratem i myślę, że to będzie dobry wybór. Ze słodyczy wziąłam taki typowo też sezonowy słodycz, czyli baton marcepanowy z rodzynkami. Uwielbiam! Ale kto nie lubi marcepanu? Nie, na pewno się ktoś znajdzie, kto go nie lubi. Natomiast marcepan. I bardzo dużo jest ozdób do tych wszystkich ciasteczek w Biedronce. I cukiereczki, i pisaki, i jakieś polewy i tak dalej. Ale ja stwierdziłam, że pójdziemy
coś takiego. I wzięłam takie posypki. Jedna jest biała, śniegowa, płatki śniegu, a druga jest taka typowo mikołajkowa, ja bym ją nazwała. Też właśnie jakieś gwiazdeczki, zielony, złoty, czerwony. Myślę, że Hani się spodobają. Także trzymajcie kciuki, żeby nam właśnie dzisiaj te ciastka wyszły czasowo, ale wydaje mi się, że teraz mam straszne ciśnienie, a potem jak już ich wszystkich odbiorę, to już nie mam aż tak dużo obowiązków. O, tyle. Cały haul zrobiony, to i sprzątam do końca i robię obiad w międzyczasie tak zwanym. Dobre proporcje to podstawa w łazankach, ale jak to pachnie! To pomysł na idealną właśnie taką przedświąteczną, może nie przedświąteczną, ale grudniową potrawę, na grudniowy obiad. Muszę to zamieszać, jedną ręką nie potrafię, dobrać proporcje, posolić, popieprzyć i obiad gotowy, czeka aż wróci. Słuchajcie, dałam radę, aż nie wierzę. Zrobiłam zakupy, rozpakowałam, posprzątałam, złożyłam pranie, postawiłam kolejne. Zrobiłam obiad, komputerowo jestem na zero, bardzo się cieszę. Nie wiem, to aż za nie mówiłam. I wydaje mi się, że mam jeszcze tak z pół godziny, na pewno? Nie wiem nawet jak to zrobić, bo Hania w momencie, kiedy powinnam ją odbierać i jechać na lotnisko, ma obiad. Więc chyba po prostu trochę się spóźnimy na to lotnisko. Ale co? Aha, usiądę jeszcze do vloga, zmontuję, no bo... Bo tak sobie robię. Jeszcze o tym nie mówiłam, a tak sobie robię, że w trakcie dnia trochę podmontowuję. Natomiast zobaczmy, jak pyszna jest ta klementynka. Faktycznie skórka fajnie odchodzi. Klementynka to jest chyba coś innego niż mandarynka. Jaka jest różnica? Nie mam zielonego pojęcia. Ale u mnie pachnie świętami. Kapustą. Kupię następnym razem klementynki. Pyszne. Ale kwaśna była i właśnie czytam, że mandarynka i klementynka różnią się smakiem. Mandarynka jest słodsza. A faktycznie ta była kwaśna. I co? Jakimś wyglądem. Ale tu nie ma znaczenia. O, klementynki nie mają pestek. Jak ktoś nie lubi pestek, czasami się kupi takie te mandarynki zapestkowane. Jakby specjalnie to robili. Skóra mandarynek mocniej przylega do miąższu i trudniej ją obrać. Widzicie? Sporo tych różnic jest. Wiedzieliście o tym? Dobra, montuję. Czy gotowałaś już na pyśnie? Cukier, puder i żółt. Już? Nie, jeszcze, ale nie tak. O, tak. Oj, wszystko? Za dużo, no. Teraz odbierzemy trochę łyżką, dobra? Ja chcę. Dobra, a co robimy? Bo się nie nagrało? Ciasto. A dla kogo? Dla Mikołaja. Dla Mikoko. Ania, jak była mała, to mówiła... Czekaj. Mówiła Mikoko. Tak. Nie umiem jedną ręką. Fajny ciastek, no. Ciastek jest fajny, gwiazdka jest fajna. Poszukaj, czy nie ma tam gdzieś Mikołaja. Leżakuję w lodówce, z tego co oblizałam rękę, to jest pyszne. I Hania już przygotowała nam foremki. Ciasto najprostsze ever. I co? Poczekaj, zaraz pokażesz, tylko powiem. Masło, cukier, puder, mąka i żółtko. Wszystko i leżakuję. W czasie leżakowania powiesimy pranie i otworzymy kalendarze, ale najpierw Hania pokaże, jakie wybrała foremki. Tak jest? Opowiadać, albo może nie. Wszystko widać. Mikołaje, gwiazdki, domki. Tak jest? I mamy posypki. Zrobimy lukier i będą posypeczki. Zgadza się? Tak. To teraz chodź, pomożesz mi powiesić pranie i otworzymy kalendarze. I ciasteczko. Dobra, to zaraz. Tak, najpierw trzeba rozwałkować ciasto. Tak. Czekaj. Powoli. Ty tu jesteś w gorącej wodzie wykąpana. Nie jestem. Nie, jeszcze się nie kąpałaś dzisiaj? Kąpałam. Kiedy? Dobra, pokaż. Mikołaj to wyszedł.
Jeden Mikołaj wyszedł, a drugi nie. No takie większe ciasteczka. Dzień dobry, robimy ciasteczka. Większe też się będzie lepiej. Choinka. Tak. Prezent. Prezentu nie ma? Takie nam, słuchajcie, wychodzą ciasteczka. Tak, i to nawet dla Mikołaja. Ale a to mamy marchewki dla reniferów. No, ale część to chyba dla nas tych ciastek, co? Mam nadzieję, tyle się namęczyła. Tak. Mikołaj może zjeść... Dwa. Dwa. A ja 8. A okay? ja 7. Dobra, świetnie. Co robisz? Miałem marchewkę. Dla kogo ta marchewka? Renifer. To już Hania wybrała talerzyk. Tak. Jednego pierniczka Mikołaj dostanie i dwa maślane, tak jest? Tak. Maślane już tu. Nie. No malutkie, ale starczy, tak o nim położymy. Mamy właśnie nawet talerzyk na przekąski dla reniferów. Tak zrobimy, co? To jeszcze kubek wybierzmy na mleczki. Jaki? Ten. Ten? Dobra. Ale tak. A może Mikołaj? Dobra, ale tak z pół szklanki tylko, bo u innych dzieci też się musi napić, nie? Nie mamy co prawda cytryny, ale mamy pomarańcze, cukier, puder. Także trochę lukro i posypka stycznie. Posypka stycznie? Tak! Tak jest! Dobra, Hania, masz zalukrowane i posypujesz. Może rękami, wiesz? Nie tak, że syp z opakowania, bo to się źle skończy. Chyba coś tak czuję. Możesz pomidorka i możesz przełożyć te tu i dla Mikołaja mamy gotowe, tak jest? No to przełóż delikatnie, ale będą mu się podobały, ja się kręcę, przepięknie. O, jak fajnie, słuchajcie, że nagaduła tu się za mną nie wlokła na górę. Inny komfort życia. Uff, zrobiłyśmy ciastka. Plan na dzisiaj to jeszcze podłożyć to wszystko pod Hani choinkę, bo już nie zdążyliśmy rozłożyć tej dużej, ale Hania ma w pokoju małą i stwierdziła, że okej, to jest dobre miejsce dla Mikołaja. Także podłożymy jeszcze wszystkie smaczki pod choinkę. No i myślę, że przyjdzie Mikołaj. Zobaczymy jeszcze jakieś tam może zawijanie prezentów, ale jak coś to dogram już do jutrzejszego vloga. No bo taką mam jakąś swoją określoną godzinę, gdzie chcę kończyć, montować miniaturę, opisać, wgrać. To jest jeszcze długi proces, jest 18, o 23 ten proces zazwyczaj kończę, ale tak się właśnie staram trzymać jakieś godziny, także już po prostu żegnam się z Wami i idę montować vloga, żeby na rano był gotowy, ale jeszcze niewykluczone, tak zawsze się tak u mnie dzieje, że w ten mikołajkowy wieczór coś nagrywamy i do jutrzejszego vloga sobie dodamy. A ja życzę Wam pięknych, udanych Mikołajków. Mam nadzieję, że byliście ultra grzeczni i dostaliście coś super, coś, co sobie wymarzyliście. A jak nie, to proszę do sklepu i samemu spełnić jakąś swoją mniejszą albo większą zachciankę, bo to jest właśnie ten dzień w roku, kiedy można się rozpieścić. Dziękuję serdecznie. Pochwalcie się, co dostaliście, a ja... Jeśli byłam grzeczna, to pochwalę się jutro. To się wszystko okaże. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam i do zobaczenia.